Miłości już nie ma. Przyszły czasy dopasowania. Liczy się tylko kompatybilność. Po co się wiązać w związki bez przyszłości? Już 100 lat temu było wiadomo, że stan zakochania to ostra psychoza na tle seksualnym. Widzi pani, on, mój mąż, cały czas mi powtarza, że wszystko jest między nami w porządku. No i jak mu wierzyć? No, może to prawda? Ale on w kółko mówi, że świata poza mną nie widzi. Że kocha mnie tak samo jak na początku. Czyli jak nic. Ma kochankę. Kochankę? Tylko mężczyzna, który ma coś na sumieniu, mówi takie rzeczy. Przeczytałem, że prowadzicie państwo poradnię małżeńską i nie wiem, jak mam się do tego, za przeproszeniem, ustosunkować. Ale to nie ma żadnego znaczenia. A czy nie ma też znaczenia, że żyję w związku homoseksualnym? Proszę mi wierzyć, jestem w pełni tolerancyjna. Zawsze wierzyłam i jestem pewna, że każdy, ale to absolutnie każdy, bez względu na wiek, orientację czy wyznanie, może być tak samo w związku nieszczęśliwym. To fantastycznie. Chyba. Słucham, co państwa do mnie sprowadza? Mój mąż! To znaczy ja nas do pani zapisałam, bo mój mąż nie ma za grosz inicjatywy. Nigdzie mnie nie zabiera. Ani do kina, ani do teatru. Nawet na terapię musiałam zapisać się sama. Ja nie przypuszczałem, że jest nam potrzebna terapia. No chyba nie chcesz powiedzieć, że ja cię zmusiłam, żebyśmy tutaj przyszli. Nie? Halo? Halo, dzień dobry. Witam, gabinet terapii małżeńskiej. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, pani. Chciałabym zapisać się z mężem na terapię małżeńską. A, czyli to będzie po raz pierwszy państwa wizyta na terapii małżeńskiej. Pierwszy raz. A to jeszcze jest nadzieja. Słucham? Nic, nic. No to ja nie wiem, nad czym by chcieli państwo pracować. No to może chociaż seks jest udany. Proszę? Może chociaż seks jest udany. Ja już nawet nie pamiętam, jak moja żona wygląda nago. Ja nie wiem, czy my chcemy sobie przypominać ten widok.